myślę, że dobre nastroje na pewno. My chyba wolimy grać niż trenować. Wiadomo, że sparingi sparingami, ale na pewno lepszy jest mecz niż normalny trening. Zawsze przed treningiem, przed sparingami, przed meczem nawet ligowym razem z chłopakami siedzimy wcześniej, pijemy kawę, rozmawiamy jak to może wyglądać, jak to będzie wyglądało, kto jak się czuje, czy ktoś może gdzieś tam miał jakieś problemy i tak pytamy się kto jak przeżył ten dzień, kto może ma coś do powiedzenia więcej. Tak, zawsze to jest to właśnie ten urok szatni, że gdzieś mamy grupę tam piłkarzy, sobie siedzimy, sam sobie zrobiliśmy taki mały kącik kawowy i tam sobie zawsze przed treningiem przychodzimy szybciej i tam sobie na kawce opowiadamy różne historie tam z życia, z piłki, to co w prasie pisze, takie małe nasze biuro kawowe. Bartek Szatni jest bardzo, bardzo pozytywną jednostką, jest naprawdę z nim dużo śmiechu gdzieś tam. Opowiada różne fajne gdzieś tam historie. Młodzi wszyscy muszą się mieć na baczności, bo lubi wypuszczać wszystkich, więc naprawdę w szatni mu w coś uwierzyć, to jest na pewno nieprawda, bo zawsze wypuszcza wszystkich od młodych po starych, gdzieś tam po fizjoterapeutów, więc naprawdę mega, mega pozytywna jednostka. I ma tendencję do tego, żeby wypuszczać, ale ma jeszcze kilku też godnych zawodników dookoła siebie. Jest kilku inteligentnych możdżeni i innych cwaniaczków, kitków, którzy potrafią też sobie świetnie żartować i to jest bardzo fajny klimat. W takich momentach oczywiście, kiedy jest czas na żarty, tak, bo są momenty, kiedy jest praca i jest każdy z zawodników, łącznie z Bartkiem, bardzo mocno skupionym na własnym rozwoju i na tym, co ma zrobić na wejściu. Gdyby tylko dbało o atmosferę, na pewno by w tej szatni go nie było, bo boiskowych atutów ma mnóstwo. Jest moim odczuciu, bo nie znałem Bartka wcześniej, gościem, który uwielbia walkę wręcz na boisku. Świetnie się w tej roli odnajduje i tacy fajterzy w piłce nożnej są też potrzebni. Tak, znamy się już parę dobrych lat. I to mamy zawsze, mieliśmy, odkąd graliśmy ze sobą w Błękitnych Stargard, utrzymywaliśmy cały czas bardzo dobry kontakt, no i trafiliśmy znowu do tego samego klubu i tak się trzymamy cały czas. Pozytywny człowiek, super kolega w szatni, zawsze uśmiechnięty, zawsze gdzieś rzuci żartem. No fajny chłopak. Absolutnie, to jest okres przygotowawczy i wszystkie tego typu gry służą temu, żeby się przygotować dobrze do sezonu. One mają charakter jakby wielowątkowy, bo na pewno przygotowujemy się w aspekcie motorycznym, ale też taktycznym. Na to przyjdzie jeszcze czas, żebyśmy taktyczne aspekty dopracowali, natomiast z punktu widzenia motorycznego no to ciężko pracujemy ostatnie dni. No i dzisiaj ten trening też miał taki, ten mecz miał takie znaczenie. Zawsze jakaś trudność występuje, jak do ekipy, która w jakiś sposób funkcjonuje, dochodzą nowe ogniwa, które muszą się szybko dostosować do wymagań, które stawiane są przed zespołem. No i Bartek tą rolę musiał jakby pełnić nie tylko w kontekście troski o siebie, ale też o partnerów, którzy wokół niego byli i którzy jakby tworzyli ten zespół, a są zawodnikami testowanymi.